przechodzić na naszej partnerze w kolejnym filmie z serii Isse. No i tak, ostatnio zakończyliśmy gierę pod siedzibą, albo raczej takim Thief's Den, nie wiem jak to powiedzieć. Powiedzmy siedzibą złodziei. Dobra, więc idziemy tutaj zobaczyć, cóż ci złodzieje uczynili. Morgan złodziej, nie ma nic nam do powiedzenia. Dobra, i tu mamy tutaj przewodniczący złodziei albo Thief's Den. No dobra, nieważne. Pogadajmy z szefem. Jesteś odważny czy głupi, młody? Dlaczego tu przyszedłeś? Nie mów mi, że przyszedłeś tutaj, żeby na nas zapolować sam w pojedynkę. Ponegocjujmy może, he? Kto powiedział ci, że my ukradliśmy srebrny dzwon? Obawiam się, że masz złe informacje. Wiemy, jak jest ważny dla wioski Zepik i ludzi tam mieszkających. Kradzież go byłaby naprawdę łamaniem serc ludzi. Nikt czegoś takiego byśmy nie zrobili. Czyżby? Co masz na myśli, że jakby okradamy miasto, kradnąc srebro wszystkim? To jakiś chyba żart. Mylisz się, młody. Wierz lub nie, ale mamy swój honor jako złodzieje. My kradniemy tylko od tych, którzy zarabiają pieniądze na krwi i wysiłku uczciwych pracowników. Jeśli szukasz skradzionego srebra, to tu go nie znajdziesz. Nie ma tu nawet ani jego śladu. Nawet nasze było skradzione. Jeśli znajdziesz winnego, albo jeżeli znajdziemy winnego, zapłaci za to. Może być tego pewien. Dobra, więc to już wiedzieliśmy. Wiesz co chcesz, ale nie mamy z tym nic wspólnego. Dobra, więc złodzieje zaprzeczają, że ukradli srebro. Ten przeklęty bandyta ciągle jest w tym dziwnym miejscu. Jest tyle, to wielki kraj. Jest tutaj wiele miejsc, gdzie można się ukryć. Więc dlaczego jest tak ciężko go złapać? W sensie, ale o coś tu chodzi. Dobra, tu mam jeszcze skrzynkę, w której nie ma nic. Dobra, co mamy dalej? Tu mamy przejście de facto do pewnych drzwi, które są zamknięte. Także nimi nie przejdziemy. No dobra, ale mieliśmy udać się do Sanktuarium, czyli właśnie tutaj gdzieś. Dobra, tu też mamy przeciwników, których można sobie łatwo porozwalać. Mam teraz dość optymalny poziom do rozwałek. De facto mogłem troszeczkę nagrindować pieniążków, żeby sobie ulepszyć ekwipunek, bo nie byłby to głupi pomysł. Dobra, możemy się też poleczyć w sumie. Fajny sposób. Dobra. Rozwałka. Dobra, czy jest tu ktoś jeszcze? Jest tu jeszcze jakiś cwaniak? Pewnie, że jest. Mamy nowych przeciwników. De facto mamy teraz jeszcze ten potek, który, dzięki któremu możemy sprawdzać potwory. Albo i nie. Dobra, co my tu mamy? W ogóle mamy Picard, pierwszy przeciwnik. Jest to zwierzę karmione albo traktowane jako słodkie i urocze. Jednak ma ostre zęby, którymi jakby przebija się przez korę rody. Ich mięso jest przepyszne. Dobra, mamy jeszcze Garloida, czyli to takie niebieskie cudo. Jakby krasnal z równin. Wygląda przerażającego, jednak jest dość słabe. No, na samym początku rozgrywki bym tego nie powiedział. Jednak czasami może zaatakować pierwszy. Dobra, mamy jeszcze tak. A, Reball, to jest to, co mnie niby zaatakowało na plaży. Jakby wściekły czerwony pies wędrujący po równinach jest Theory. Rusza się szybko i często atakuje w grupie. Czeka na nieostrożnych podróżników. No i właśnie tutaj mam tego szermierza, który pilnuje przez całe życie jakby właśnie tegoż tutaj tej kaplicy, czy jakby to przetłumaczyć, sanktuarium może. Jakby jego zbroja jest całkowicie pusta, czuć od niego zapach śmierci. Albo trupa może.
No dobra. W sumie to tak, właśnie chciałem nagrindować troszkę hajsu, w sumie ile tutaj to z hajściwa zostaje za nich, no nie za wiele. A dlaczego chciałem tak nagrindować hejsiku, żeby właśnie sobie kupić troszkę lepszy ekwipunek, nim zajdę do tego sanktuarium, bo to jest jednak, myślę, dość istotne. To tam chyba za 2000 kosztował lepszy mieczyk. A pytanie, czy dużą różnicę bym miał, jeśli chodzi o... O co? O siłę. No cóż, tego, o tym się przekonam dopiero pewnie jak go zgarnę. No a w sumie to jest całkiem dobra miejscówka do grindowania, bo... tu jest kilku tych przeciwników. Wystarczy, że odejdziemy, oni się na nowo respią. I tak można sobie w kółko chodzić. Dobra, mamy level. No i fajnie, że mamy level. To będzie mieć jeszcze więcej siły. A w sumie, który tutaj mam? Level 4. No to jeszcze dość niski. Dobra, ale i tak już pięknie padają na hita. I tak będę miał jeszcze lepszy miecz. To już w ogóle będzie rozwałka. Dobra. Ilu tu jest tych cwaniaczków jeszcze? W sumie to grindowanie hajsu idzie całkiem sprawnie, więc może lepiej będę robił jakichś cięć specjalnych. Bo i tak jeszcze chciałem wrócić się do Minei, z tego względu, że tam jeszcze są pewne osoby, z którymi warto byłoby porozmawiać, plus de facto można by jeszcze zrobić pewien deal, tylko na niego by potrzebowało jeszcze więcej pieniędzy. Teraz tutaj się dokąd idzie? Donikąd. Dobra. Co my tu więcej mamy? W sumie też niegłupim pomysłem mogłoby się być... Znaczy, no mogłoby być zaopatrzenie się w jakieś leki. Bo de facto tutaj też możemy mieć przedmioty leczące. Które przy starciach z niektórymi bossami mogą być wręcz ratujące. Znaczy w sumie... Tak, przy starciu z bossami... nie pamiętam, czy akurat tym i się, ale w niektórych w ogóle nie można było używać przedmiotów leczących przy starciach z bossami, co jest... sporym utrudnieniem, że się tak wyrażę. Dobra, wracamy się do, na razie, Minei, zobaczymy, cóż tam się dzieje. W sumie może jeszcze pogadać z tym burmistrzem, czy jak mu tam, z wioski. Dobra, nie wiem, czy też tutaj gadałem. Kiedy się obudziłam, mój mąż Luta zniknął. Prawdopodobnie znów lunatykuje. Gdzie on teraz może być? No właśnie. I będziemy musieli poszukać gościa imieniem Luta. Luta Gema bodajże tak się nazywał. Gdzieś to był jeszcze chyba jego ojciec, z tego co pamiętam. Jakby nie wiadomo skąd, siedziba złodziei znalazła się niedaleko wieży Dawn. Została tam wybudowana i blokuje wejście. Nie wiem, czy mają jakiś oni związek z tą wieżą, ale czemu takie miejsce? No myślę, że ma tu jakiś cel. Jakby... No powiedzmy już, ten burmistrz zachowuje się dość podejrzanie ostatnimi czasy. Ciągle chodzi po wiosce i coś tam szepcze pod nosem. Coś o złodziejach. Nie do końca słyszałem co. Dobra. Coś więcej my tutaj ciekawego mamy? Dobra, tu ktoś sobie śpi. Dobra, idziemy do tego burmistrza, powiemy mu, że złodzieje to chyba jednak nie byli. Dobra, to już chyba z tym gadałem. Dobra, panie burmistrzu. Mówisz, że to nie byli złodzieje? To nie oni ukradli dzwon? Więc dlaczego mam w to wierzyć? Kto mógłby to zrobić? Wydaje mi się, że mógłby to być jeszcze ewentualnie ten gość w tym ciemnym płaszczu, którego widziało kilka osób w wiosce i na górskiej drodze. Zapewne. Dobra. Chodźmy dalej. Znaczy, w zasadzie z powrotem. Tędy nie wyjdę. Tędy droga. Dobra, tak. Szybka rozwałka przeciwników okolicznych.
Aha. Dobra, to ja... Aha, więc na takiej zasadzie to działa. Wypiliśmy potkę i teraz mamy info na temat przeciwników, których spotykamy. Okej. Okay. Widzę, że tutaj gry się uczymy przez cały czas. Dobra, idąc dalej. Dobra, i teraz pewnie też jak wejdę sobie w notki, to będę miał troszkę więcej informacji na temat tych przeciwników. Tak, mamy HP, statystyki ich. Okej, okay, dobra. Także wszystko jasne. Dobra, wracając jeszcze do wioski, czy tam miasteczka. Dobra, już skoro są jacyś przeciwnicy po drodze, to róbmy rozwałkę. Bo tak, w sumie nie byłem jeszcze w pewnym miejscu. Po drugiej stronie północnego przejścia jest ogromny krater w kształcie misy, znany jako Bagu Badet. Wygląda na to, że złodzieje tam stamtąd wychodzą. Może tam zrobili swoją kryjówkę. Być może. W sumie tu mam jakąś grupkę. I tu mam pewną osobę dość istotną. Jestem Ria. Jakby wędrująca pisarka i trubadurka. Jednak moja cenna srebrna harmonika została skradziona i nie wiem co teraz zrobić. Bardzo ją sobie cenię, bo jest dla mnie ważne jak życie. Kiedy wioska Rustin została zniszczona, widzieliśmy Rię, która grała smutne melodie. Chciałbym znaleźć jej harmonikę, żeby dalej mogła dla nas grać. Okej. Okay. Gdy Ria zaczyna grać, znów czuję się, jakbym odżywała. Chciałbym, żeby znów usłyszeć, jej melodię. Dobra, tu w sumie też możemy wejść na górę, aczkolwiek nie pamiętam, czy tu coś było. W każdym razie z Rią jeszcze będzie można się tutaj spotkać na górze. Natomiast na ten moment chyba tutaj nic nie ma. Dobra, srebrną harmonikę jeszcze znajdziemy, to już trochę spoileruję, ale owszem, będzie ku temu taka możliwość. I de facto, nie wiem czy pamiętacie, ale pewien gość prosił nas o... czym prosił nas? Mówił, że zgubił pierścionek z czerwonym oczkiem, a takowy możemy tutaj kupić. I nie wiem czy dobrze pamiętam, ale można było go chyba wymienić na ekstra hajsy. No więc pogadajmy tutaj z gostkiem. Dobra, kupmy. Właściwie mam też Wing, to jest przedmiot, dzięki któremu możemy się teleportować gdzieś jednorazowo. A chciałbym pierścionek z szafirem, dobry, żeby dać jego dziewczynie. Dobra, weźmiemy go. Uhu, dziękuję. Dobra, Kostek kupił, podobno go znalazł i odsprzedaje znalezione rzeczy. Dobra, tutaj mi się nie chce za bardzo już gadać z zbyt wieloma osobami, ale warto pójść teraz do tawerny. Chyba tu. Dobra, pogadajmy z tym jednookim. Co teraz zrobię? Aha, czyli nic nie zrobimy. Dobra, kurczę, to chyba jednak nie do końca tak to działa. Dobra, ale mam tutaj przedmiot. Pierścionek z szafirem. Z wygrawerowaną... czymś. Aha, może muszę go wyekwipunkować. Dobra, bo oni coś mówili, to nie ma nic nowego, to już żeśmy to czytali. Dobra, no, weźmiemy sobie drinka, czemu nie? Dobra, tutaj jeszcze coś mówi o pewnym terenie, gdzie pierścionek szafirem, który miał dać żonie. O, znalazłeś mój pierścionek w sklepie! Kupiłeś go? Dziękuję ci bardzo. Właściwie znów będę mógł go dać, będę mógł się spotkać z moją żoną, jednak... Nie mogę ci za bardzo nic dać w zamian. Proszę, weź to. Jesteśmy 1500! Dokładnie, więc to był taki deal. Myślałem, że dwa kołada, ale no cóż, dobre i 1500. Dobra, także odzyskaliśmy pierścionek, co oznacza, że mamy hajsiwo troszkę więcej. Możemy kupić sobie lepszy miecz. Bo czemu nie? Dobra, możemy tutaj kupić długi miecz. Jest też coś takiego jak talwar. Niestety talwar, taki rodzaj jakby szabli, to broń, która pochodzi z dalekiego wschodu. Naprawdę, jednak przez tą ścianę burz mamy problem z dostawami.
Tak więc, cóż, mam go wciąż w katalogu, jednak niestety mam opóźnienia, wybacz. Więc pozostaje mi kupić długi miecz. Możemy go kupić za 2000. Dobra, już więcej lepszych broni tutaj nie dostaniemy. Natomiast jeszcze wciąż możemy kupić jakąś lepszą tarczę. Dobra, i teraz nam atak wzrośnie o dychu. Zawsze coś. Dobra, jeszcze zobaczę sobie, po ile są lepsze tarcze, żeby tak mniej więcej wiedzieć, ile hejsiwa nagrindować jeszcze trzeba. Jakbym się kupić lepszą zbroję, to tutaj taki refleks na przykład, to cena 5000, a taki plate mail, to cena 2000, no to drogo. Dobra, a tarcze na przykład, jakbym chciał kupić lepsze, middle shield, czyli taka średnia, to cena też 2000, a najlepsza, duża tarcza, no to 6000. Czyli tak musiałbym 11 koła, żeby zebrać na porządne uzbrojenie. No to dosyć dużo, tym bardziej, że przeciwnicy jakiś hajsodajni jeszcze nie są. Aczkolwiek im dalej będziemy szli, tym lepsi będą przeciwnicy i tym więcej będą nam pieniążków dawali. Dobra. Zaraz, starą... Dobra, z starą nie musimy de facto rozmawiać na razie. Idziemy dalej. W końcu sanktuarium trzeba odwiedzić. No i niestety podka już straciła swój efekt. Już nie mamy wglądu na przeciwników. W zasadzie a propos potek, to może nie głupio byłoby się jeszcze jakieś leczydełko zaopatrzeć. Ciekawe tylko po ile one są. No właśnie, ale dobra, lecznice tutaj mamy, w sumie w lecznicy jeszcze nie byliśmy. Ona była gdzieś tu. Dobra. I tu mamy lecznicę, gdzie możemy kupić... Oj, witaj, jak mogę ci pomóc? Chciałbym porozmawiać może najpierw z pielęgniarką Lisą. Ostatnio mamy sporo pracy, od kiedy potwory się pojawiły. Ludzie często są ranni. Doktor Klaus poszedł do swojego domu w Zepik. Bo nie mają jakby tam swoich jakby leków na miejscu. Dobra, potrzebowałbym leków. Dobra, możemy kupić za 300 Heal Potion. Bardzo fajnie. Niech ci służy. Dobra, może kupię sobie ze 2 heal potki. Tak. Aha, może mieć tylko jedno. Ha, dobra. Więc healing potka mogę sobie też właśnie wyekwipunkować. To jest tak, itemsy. I tak, mogę sobie użyć jako po prostu pod trójkąt. I teraz jakbym ścisnął trójkąt, to mnie poleczy. Natomiast no jest to troszkę ryzykowne na ten moment, ale dobra. Mój starszy brat był kiedyś górnikiem, jednak został zaatakowany przez potwory, kiedy kopał tunel i ledwo uszedł życiem. Próbował walczyć używając kilofa, jednak nie zadziałało to za dobrze. No cóż. Dobra, mamy leczki, możemy cisnąć. No właśnie, możemy mieć tylko po jednym przedmiocie, tak więc jedna lecząca potka, tylko. Chyba, żeby teraz tego trójkąta przypadkiem nie wcisnąć. No tylko tak na skrajne sytuacje. Dobra, idziemy dalej. Dobra, cóż my tu więcej mamy? Dobra, w sumie to ja chyba nie za dobrze poszedłem, miałem tutaj przejść mostem. Teraz tym. Dobra, tam jest jeszcze jakaś skrzynia w sumie, a mnie tam nie było. Dobra, jak się tam dostać? Odpytanie. Dobra, gdzie się idzie? A jeszcze na północ trzeba pójść. Dobra, bo tutaj innego przejścia przez rzekę nie mam. A w sumie nie głupio byłoby zgarnąć te wszystkie itemki, które są tutaj do zgarnięcia. No więc prawdopodobnie muszę przejść się tędy. Przejść tu na drugą stronę i teraz tędy gdzieś na dół jakoś. Dobra, robimy rozwałkę. Dobra, czy jestem w jakiejś nowej części? W sumie tutaj jest jeszcze drugie drzewo roda, tak swoją drogą, w okolicy. Dobra, też żeby się nie zgubić, kurczę. Dobra, postójmy, może chwileczkę się troszeczkę podleczę. Dobra, i ciśniemy. Chyba w tę stronę. Dobra, i nie, tutaj to już byłem, a ten przedmiot był chyba jeszcze niżej.
Dobra, w sumie to nie wcisnę sobie selecta, zobaczymy ile i tak. Bo to możemy podejrzeć te statusy. Aha, to tylko jednorazowo tą podkę pijemy. Dobra, już myślałem, że kilka razy ją trzeba będzie sobie trzasnąć. A tu okazuje się, że niekoniecznie. Dobra. Eksplorujemy tereny. Dobra, mamy kolejne drzewo roda. A tutaj dojdziemy właśnie do tego itemka. Tak myślę. Dobra, jest skrzynia, a w niej... zamknięta. Dobra, więc będę musiał mieć klucz do skrzyni. Tylko się zdobywa jakoś później. A szkoda, szkoda. No dobra, przynajmniej troszeczkę terenu odkryjemy. Nic nie ma. Jesteśmy gdzieś na krawędzi. Dobra, wracamy się. Wracamy się, wracamy się. Dobra, co my tu więcej mamy? Nic tu więcej nie ma. Przeciwnik jakiś randomowy, gdzieś za krzaka. Dobra, ale rozwałkę to się robi niezłą teraz. W sumie ten autoatak w sumie nie jest taki głupi, nie trzeba pamiętać o tym, że trzeba atakować. I w ogóle chyba źle poszedłem. Nie, źle poszedłem? Nie, bo dalej to się idzie, gdzie to się idzie. Nie, tutaj się idzie chyba do wioski. A teraz idę dobrze. Albo i niedobrze. Nie, dobrze idę. Dobra, trafiliśmy z powrotem do Zepic Village. No i dobra. Idziemy teraz w stronę Sanctuarium. Dobra, słyszeliśmy już o tym. Dobra, ciśniąwszy dalej. Dobra, może przed wejściem właściwie do sanktuarium dobrze by się było poleczyć całkowicie już. Bo tam przeciwnicy będą raczej łatwiejsi. Dobra, a czy w sumie w tym bestiariuszu mamy podaną też liczbę expa, jakie dostajemy? O, jest 4. Dlatego dostajemy 8. Czyli groszowe sprawy. Dobra, jesteśmy w szlajnie. Dobra, szlajnie jest dosyć ciekawym miejscem. I tak, i możemy sobie tutaj przejść w innego części, korzystając z tejże statuetki. Oczywiście nie zabraknie tu przeciwników, jak i również przedmiotów, które będą mniej lub bardziej użyteczne. Dostaliśmy też szmaragd. Mamy tutaj iście przejmującą muzyczkę. Swoją drogą, isy są świetnymi grami właśnie względem oprawy audio. Dobra, skrzynia zamknięta, ale tutaj chyba właśnie gdzieś dostanę klucz do skrzyń i będę mógł je otworzyć, ale to dopiero za moment, za jakiś czas. Dobra, tu na razie jest jeszcze bez przeciwników, ale im dalej zajdziemy, tym więcej też ich będzie. Dobra. Także tak, Shrine Key otworzył nam przejście. I tu będzie boss. Dobra, to wiecie co, zróbmy sobie save'a i może tego bossa jeszcze pokonajmy na zwieńczenie dzisiejszego odcinka. Zapiszemy sobie tutaj. Dobra, miejmy nadzieję, że to przeżyje. Dobra, i zjawił się bossu. No właśnie, tylko że on ma to do siebie, że on ma taki... Pojawia się i znika pośród tych płomieni, które nas ranią, i to jest kurde problem. Ale poza tym on nam nic nie robi. Dobra, i tak, musimy mimo wszystko ponosić pewne ryzyko bycia poranionym przez te płomienie, które no, ranią nas dosyć ostro. Tu jest jakiś schemat pewnie działania, którego oczywiście nie pamiętam. Dobra, udało mi się raz w niego przywalić. Dobra, już jestem prawie trupem. Aha, i nie mogę użyć przedmiotu leczącego. Oho, świetnie. Dobra, więc widzę, że... ta walka może być bardzo ciężka. No właśnie. Dobra, na szczęście zrobiłem save'a.
Także tak, bossowie w Isie są naprawdę czasami wręcz niedorzeczni, a nie mogę użyć przedmiotu leczącego. To jest troszkę słabe. No właśnie, pamiętam, że tu był z tym problem. Dobra. Dawaj go. Dobra, straciłem połowę HP, a boss nie. Kurde. To będzie ciężkie. No nie mogę się poleczyć. Dobra, zostały mi 2 HP. To raczej będzie kicha. Kurczę. Jak to się przechodziło? Pamiętam, że właśnie bossowie w Isie są niesamowici. W sensie pod względem trudności. No dobra. Jaki jest schemat tego działania? Trzeba jakoś to wypatrzeć. Pojawi się pewnie z lewej strony. O! Teraz będzie z prawej. Nie, z lewej. Dobra, w których miejscach się pojawia? To są raczej randomowe punkty. Ale dobra, jak się pojawia tu na krawędziach, to w sumie jest całkiem fajna szansa na zaatakowanie go. Dobra. O kurde. Skopałem to. On się powinien bardziej tutaj bliżej środka pojawiać. Wtedy jest szansa na skuteczny atak. Przynajmniej tak ja to widzę, ale jednak chyba widzę to źle. Dobra, znów zginąłem. Dobra, już pierwszy boss, już mamy problemy. No tak, bossowie tutaj są... Powiem wam, że ten jest jeszcze łatwy. Zaraz, wyklipunkowałem sobie przedmiot. Wydaje mi się, że chyba... Tak, kurde, już straciłem HP na dzień dobry. Może powinienem się troszkę wzmocnić jednak. Przynajmniej wbicie poziomu znacznie poprawia sytuację. No świetnie, nawet go nie drasnąłem, a już straciłem praktycznie połowę HP. Super. Dobra, on w sumie też może chyba uderzyć sam w sobie. Dobra, już nie mam połowy HP. Już nie mam 3/4 HP. Dobra, już jestem trupem. No cóż, więc widzę, że z tym bossem nie będzie tak łatwo. Właśnie zastanawiam się, czy kurczę się nie wrócić i nie doekspić sobie chociaż na jeszcze jeden wyższy poziom. Co mogłoby mieć sens. Tym bardziej, że niedużo mi brakuje, tylko 110 XP. Dobra, więc chyba pozostaje mi dokładnie to zrobić. Na pewno ułatwi to zadanie, tym bardziej, że podkręci mi się statystyka ataku. No dobra, więc parę minutek sobie dajmy jeszcze na wbicie poziomu. Muszę rozwalić troszkę ponad 10 przeciwników, co w sumie nie jest tu jakoś dużą ilością. Może się było też lepiej uzbroić. Właśnie dlatego chciałem lepszy ekwipunek zgarnąć, ale kurczę. Jak zwykle człowiekowi się spieszy i nie ma czasu nagrindować sobie. Dobra, zobaczymy, czy wbicie levelu dużo da. Bo na pewno załatwienie sobie jakiejś lepszej zbroi by pomogło. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, mamy poziom. Dobra, jeszcze sobie HP troszeczkę podkurujemy na 100. O, i ze 100 HP już myślę będzie prościej. Dobra, spróbujemy tego bossa jeszcze chociaż w dzisiejszym odcinku załatwić. Miejmy nadzieję, że się uda. Atak też mi podskoczył na aż 115. Nie tędy droga. Oczywiście tego Steina już nie przejdę w dzisiejszym odcinku po całości, ale chociaż części chciałbym tego bossiewicza pokonać. Dobra, zróbmy sobie jeszcze raz zaraz save'a, tylko już dojdźmy do właściwego miejsca. Dobra, widzicie, już pierwszy boss wisie i już jest problem. Dobra, zaraz. Dobra, to jest dobre miejsce na save'a. Dobra, zasejwujemy jeszcze raz. Dobra, ciśniemy. Czasami właśnie wbicie poziomu lub załatwienie sobie lepszego ekwipunku załatwia sprawę. Kurde, już skiepściłem. Za późno przychodzę.
Dobra, już mu dokopałem w sumie ładnie. Dobra, jeszcze raz. Tylko kurczę, tak, żebym ja nie zginął przy tym. Nie! Było blisko. Było blisko. Tak więc bicie poziomu było bardzo dobrym pomysłem. Tylko oczywiście ja musiałem to skopać. Dobra, więc będziemy lamić w bossów teraz. Dobra, gdzie on tu będzie teraz? Dobra, jeden mu cios zabiera mu naprawdę teraz bardzo dużo. Poczekam, aż gdzieś się bliżej zacznie pojawiać. Świetnie, świetnie! Dobra, jeszcze raz. No, pokaż się tutaj, pokaż się! Pokaż się, zmora! Yeah! Level może zdziałać cuda. Dobra, udało nam się. Oczywiście po pokonaniu bossa zdobywamy poziom i odblokowaliśmy przejście dalej. No dobra, ale tym przejściem dalej my się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, będzie wszystko, tak więc ja z wami się żegnam powoli. Tak więc sami widzicie, że bossowie są tutaj tacy łatwi, trudni, to zależy jak na to spojrzeć, zależy jaki mamy poziom, zależy też czy rozpracujemy jak się danego bossa pokonuje. Ale to co tutaj widzieliście to był tylko przedsmak tego co czekać będzie nas dalej, bo to było bardzo łatwe. Dobra, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko, a ja z wami się żegnam, do usłyszenia. Cześć!